Siema, witam was wszystkich, drodzy widzowie. Kolejna odsłona naszych podróży po Anglii. Tym razem kalendarz, którego śladami podążamy, pokierował nas na drugą stronę wyspy. Jest to najdłuższa podróż, jaką odbędziemy w tym roku. A miejsce, do którego zmierzamy, to miasto, które nazywa się Berwick-upon-Tweed. I odwiedzimy tam Royal Border Bridge. Jest to most znajdujący się na granicy między Anglią a Szkocją. Ponieważ będziemy tak blisko Szkocji, planujemy również odwiedzić Edynburg. A to dlatego, że szkoda byłoby przegapić taką okazję, biorąc pod uwagę to, że mamy do przejechania aż 460 mil. Dlatego ta podróż wyjątkowo potrwa trochę dłużej niż jeden dzień, bo spędzimy noc właśnie w Edynburgu. Co wyjdzie z tych planów? Zobaczymy. Zostańcie z nami, aby się przekonać. Po niemalże 7 godzinach podróży dotarliśmy wreszcie do Berwick-upon-Tweed. Za nami jest most, którego szukamy. Spróbujemy teraz zrobić zdjęcie podobne do tego, które znajduje się w kalendarzu. A potem lecimy w dalszą podróż. Poza tym wszystkim spróbuję polatać trochę dronem, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, bo dosyć mocno wieje. Jest tu jeszcze jakaś budowa i jakiś kolesie już coś do nas mówili, żebyśmy sobie stąd poszli, że niby tutaj nie można przebywać, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zostańcie z nami. Dobra, moi drodzy, chyba tutaj znajduje się miejsce, z którego zrobione było zdjęcie z naszego kalendarza, więc mamy to. Kolejna miejscówka zdobyta. Ok, moi drodzy, udało nam się zaliczyć pierwszą miejscówkę z zaplanowanych na dzisiaj. Udamy się teraz do hotelu koło Edynburga zameldować się i postaramy się jeszcze dzisiaj zajrzeć do samego Edynburga, jeżeli damy radę, bo jest już po 17, a mamy jeszcze przed sobą około godziny, może półtorej jazdy samochodem. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zostańcie z nami. Udało nam się nareszcie dotrzeć do hotelu w Edynburgu. Słuchajcie, ceny hoteli w stolicy Szkocji to jest po prostu jakaś abstrakcja. Trzeba wydać w okolicach 100, 200, w niektórych hotelach nawet 300 i 400 funtów za jedną noc. Nam udało się, całe szczęście, załatwić dosyć tanią opcję w całkiem dobrym hotelu, bo jesteśmy w DoubleTree by Hilton. Jest już dosyć późno, bo koło 20 zaczyna się już robić ciemno, ale spróbujemy jeszcze jakoś dostać się do samego centrum Edynburga, jeżeli będzie to możliwe. Pani w recepcji powiedziała nam, że lepiej nie brać ze sobą samochodu, będą problemy w sobotę z zaparkowaniem, więc nie wiem, będziemy chyba musieli pojechać tramwajem, bo są tutaj tramwaje, albo autobusem. Zobaczymy jeszcze, rozejrzymy się. Jeżeli nam się uda, a bardzo byśmy tego chcieli, to pojedziemy do centrum i zobaczymy, co nam się dzieje w sobotni wieczór. Po wielu ciężkich szpagatach udało nam się w końcu zaparkować auto w Edynburgu, co jest ogromnym problemem przy sobocie, ale udało nam się to zrobić.
W ogóle okropne miasto do jazdy autem. Można tutaj się poruszać z prędkością 20 mil na godzinę w większości miejsc. Jest pełno fotoradarów. Tragedia. Tragedia, nie polecam. Ale nic. Zaparkowaliśmy, znaleźliśmy miejsce i lecimy w miasto. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Co za wieczór. Połaziliśmy trochę po tym Edinburgh, ale jest tu generalnie ogromny tłok. Zrobiło się strasznie zimno. U nas w Bournemouth było dzisiaj prawie 20 stopni. Natomiast tu jest 8, więc o wiele, wiele zimniej. Lecimy teraz coś zjeść, bo już chyba trochę pobłądziliśmy i nie wiem, czy będziemy w stanie w ogóle wrócić do samochodu. Dlatego idziemy najpierw coś zjeść, szukamy auta i spadamy do hotelu, żeby jutro w miarę wcześniej wstać i wyruszyć w dalszą podróż. Cześć! Dzień drugi naszej wyprawy do Edynburga. Jesteśmy nadal w hotelu. Właśnie wróciliśmy ze śniadania i zamierzamy wybrać się ponownie do centrum Edynburga. Ponieważ jutro wracamy do pracy, nie ma absolutnie takiej możliwości, żebyśmy zwiedzili większą część tego miasta. Dlatego postanowiliśmy zrobić taką nietypową rzecz. Zrobimy losowanie. Każdy z nas wybrał po dwie atrakcje, które chciałby zobaczyć i zrobimy losowanie. Losowanie będzie polegało na wylosowaniu pustego pojemniczka po cukrze. Pusty wygrywa. Powiem jeszcze, jakie atrakcje są do wylosowania. Otóż Marta wybrała... Mój wybór padł na zamek w Edynburgu oraz na kawiarnię The Elephant House. Jest to kawiarnia, w której J.K. Rowling pisała Harry'ego Pottera. Moje wybory z kolei to Arthur's Seat, czyli wzgórze Artura, z którego widać panoramę miasta Edynburg, oraz Narodowe Muzeum Szkocji. Zamieszam teraz troszkę. Marta, nie patrz, nie podglądaj. Dobra. Możesz losować. Ten? Pusty. Pusty. Wygrałaś. Lecimy zatem do zamku Edynburgu oraz Elephant House Cafe, tak? Tak. Widzimy się na miejscu. Pa. Jesteśmy ponownie w centrum Edynburga i dotarliśmy właśnie na pierwszą miejscówkę, którą widzicie za mną. Jest to Edinburgh Castle. Spróbujemy podejść jak najbliżej. Być może wejdziemy, jeżeli się uda. Nie bardzo wiem, ile kosztuje wstęp i jak długo potrwałoby zwiedzanie. Nie mam zbyt wiele czasu, więc jeżeli będzie to zbyt trwało zbyt długo, to darujemy sobie i zobaczymy tylko z zewnątrz. Dobra, opuściliśmy już zamek w Edynburgu. Nie wchodziliśmy do środka, ponieważ powiedziano nam, że zwiedzanie całego obiektu trwa około 3 godzin, więc nie wchodziliśmy tam. Zrobiłem kilka ujęć z zewnątrz. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Przemieszczamy się teraz na następną miejscówkę, którą jest kawiarnia, w której J.K. Rowling zaczyna pisać Harry Pottera.
Lecimy. Muszę wam powiedzieć z mojej drogi, że nie mam dzisiaj szczęścia. Dotarliśmy do The Elephant House i niestety dowiedzieliśmy się, że miejsce jest zamknięte, ponieważ, jak oznajmia kartka, która tutaj wisi, 24 sierpnia był tutaj pożar, który niestety zniszczył wszystko i do tej pory miejsce to jest zamknięte. Nie jest tak naprawdę wyjaśnione, kiedy będzie otwarte ponownie i czy w ogóle będzie otwarte ponownie. No cóż, musimy obejść się smakiem. Przynajmniej tu byliśmy, zobaczyliśmy, jak wygląda to z zewnątrz. No i nic, idziemy na dalszy spacer ulicami Edynburga. Chyba każdy zna ten kawałek. Moi drodzy widzowie, wracamy już z Edynburga i chciałbym, abyście pozwolili mi, abym podzielił się z wami swoimi przemyśleniami, jakie mam na temat całego wyjazdu i tego miasta pięknego, jakie mieliśmy okazję zobaczyć. Generalnie od wielu już lat słyszałem, że Edynburg to jedno z najpiękniejszych miast w Wielkiej Brytanii. I tak, owszem, przyznam, że architektonicznie faktycznie jest to bardzo ładne miasto, ma taki swój specyficzny klimat, bardzo nam się podobało. Jednak jest taki minus, którego ja osobiście nie mogę przeżyć. Z punktu widzenia kierowcy, naprawdę to miasto jest okropne, nie? Jeżeli kiedykolwiek będziecie się tam wybierać, zapomnijcie o poruszaniu się samochodem. Naprawdę to jest tak stresujące, przynajmniej dla mnie. W całym mieście praktycznie jest ograniczenie do 20 mil na godzinę i nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem jakimś fanem szybkiej jazdy czy coś, ale 20 mil na godzinę to jest 32 km na godzinę, o ile się nie mylę. To jest prędkość, jaką możecie spokojnie osiągnąć na rowerze. Lekko wciskasz gaz i już jest za szybko. Do tego wszędzie są radary. Co parę set metrów są radary i jest to strasznie uciążliwe i stresujące, szczególnie dla kogoś, kto nie zna terenu. Nie zna miasta, nie wie, gdzie te radary są położone i musi być na ciągłym takim oriencie. Ale ogólnie wyjazd super. Jeżeli chodzi o Berwick-upon-Tweed i most, który się tam znajdował, no super, monumentalna budowla, bardzo fajny most. Cieszę się, że udało nam się polatać trochę dronem. No i tyle. Przed nami teraz droga powrotna do Bournemouth. Zostało nam jeszcze 6 godzin, więc trochę to potrwa. I tyle. Z wami wszystkimi. Widzę się przy okazji kolejnego vloga. I nie zapominajmy wciąż, że na tym kanale głównym tematem są poradniki z DaVinci Resolve, które oczywiście nadal będą się pojawiać. Czekajcie na następne. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!